Będziemy się modlić o uzdrowienia i uwolnienia. Jeśli masz jakieś problemy zdrowotne, bądź potrzebujesz uwolnienia, to tutaj przyjdź bliżej, a reszta, która na ten czas nie potrzebuje, może modlić się z tyłu. Módl się z tyłu. Wspieraj nas w modlitwie stawienniczej z tyłu, a wszyscy, którzy potrzebują uwolnienia bądź uzdrowienia teraz, ja zapraszam. Maciej, gdzie jesteś? Krapkowski, Mateusz. Chodźcie modlić się o ludzi. Wszyscy ludzie usługujący. Jak będziecie się modlić teraz o choroby bądź uwolnienie, mówcie do usługujących, co i jak oni będą was uwalniać i uzdrawiać. Ok? Tutaj są ludzie usługujący. Chodźcie jeszcze, kto usługuje na co dzień w darach uzdrowienia. Kto w tym kościele usługuje? Tutaj, dobrze. Stoją ludzie, ok? Dobrze. Nie muszę ja na was rąk kłaść, kochani. Duch Święty się tutaj przelewa. Więc teraz, Marta, dobrze. Rozmawiajcie teraz z ludźmi, czego do końca potrzebujecie, w czym tkwi problem, nazwijcie problem po imieniu, kładźmy ręce, uzdrawiajmy, uwalniajmy. Zespole, usługujcie ludziom. Teraz. Chodźcie po ludziach i po prostu usługujcie. Pytajcie się, co i jak. Co się dzieje? Thank you.
Na wieki chwała!
dziękujemy, że Ty teraz pieczętujesz na naszych sercach to, co tutaj zostało dokonane. My chcemy w tym ogniu teraz chodzić, niech on jeszcze płonie bardziej. Tato, my Ci dziękujemy za każde uzdrowienie, które tutaj miało miejsce, za każde uwolnienie. Dziękuję Ci za te spotkanie. Dziękuję Ci za zmiany, które czynisz w ludziach teraz. Tato, ja Ci dziękuję za świętą Twoją obecność tutaj i między tymi ludźmi. Dziękuję Ci, Ojcze. Amen, moi drodzy. Amen. Informacje. Tego nie mówią na konferencjach, ale tak około, nie wiem ile procent, szczerze teraz, że około 70% uzdrowień zanika, albo te objawy powracają do ludzi. Dlaczego? Ponieważ ludzie nie są uczeni po pierwsze, że będzie kontratak, a po drugie nie są uczeni tego, jak to utrzymać. To jest bardzo proste. Wziąłeś uzdrowienie przez wiarę, trzymaj to przez wiarę. Jeśli przyjdzie jakikolwiek symptom Twojej choroby, pamiętaj, to jest symptom, zgrąb to w imieniu Jezusa i trzymaj swoje zdrowie. Amen? Jakżeś wziął przez wiarę, tak trzymaj przez wiarę. Amen? Amen. Dziękuję bardzo.